pytanie, jakie stawia wystawa Emergence, to pytanie, jak ożywić nasze dziedzictwo. Postanowiliśmy sięgnąć do dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim do historii teatru awangardowego. Zaprosiliśmy do projektu wykładowców, profesorów, nauczycieli, którzy zajmują się teatrem awangardowym w danych krajach, takich jak Węgry, Słowenia, Chorwacja, Ukraina, Rumunia i Polska, żeby zastanowić się nad tym, co jest wspólnego dla tych wszystkich artystów awangardowych z tych krajów, co można by było w pewien sposób załączyć do idei sztuki społecznie zaangażowanej. Nas interesowała przede wszystkim utopia. Wybraliśmy 13 artystów mniej znanych właśnie z tych wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w dużej mierze właśnie wierzyli w moc społecznych przemian, politycznych przemian w tamtych latach. No, taka transnarodowa perspektywa wydaje się tutaj bardzo istotna, ponieważ pokazuje pewne takie wspólne elementy, które występowały w myśleniu danych artystów awangardowych w latach 20. w tych wszystkich państw. Wystawa składa się z moich autorskich kolaży, artbooka przedstawiającego właśnie biogramy artystów, których dotyczyły te czteroletnie studia, artystów rewolucyjnych z lat 20. zeszłego wieku, znakomitych scenografów i idealistów scen europejskich, wschodniej Europy. Mamy tu artbook, mamy te kolaże, mamy fototapetę i mamy projekcje na dwóch monitorach. Są to manifesty właśnie tych wszystkich artystów, manifesty albo cytaty pokazujące właśnie to idealistyczne, niesamowite podejście, tak urocze i wzruszające w kontekście tego, co działo się później i dokąd doszliśmy w dzisiejszych czasach. Żeby podkreślić trochę rolę kobiet artystek w awangardzie, musiałam znaleźć jakiś sposób formalny na to i wymyśliłam taką flagę zrobioną ze spódnicy plisowanej. I spódnica, która pojawia się właśnie i w kolażach, i w książce, i na fototapecie, stanowiła dla mnie ten wizualny przewodnik trochę przez ten projekt, bo ma jakąś niewinność w sobie, jednocześnie flagowość, to zaangażowanie takie intymne, wewnętrzne w kolektywność, w partię tak naprawdę, jednocześnie w teatr, bardzo, bardzo gdzieś dla mnie ciekawie rezonuje i mam nadzieję, że to jest widoczne też w tych pracach. Podmieniłam też kolor czerwony, rewolucyjny na złoty, który się tutaj gdzieś też przewija. Bo czerwień wydała mi się zbyt oczywista, a też jest to jednak ogólna cała wystawa, czy Prag w Adrianale w tym roku ma gdzieś tą pamięć, memory w tle, więc pomyślałam, że podmianka czerwień na złoto gdzieś właśnie dobrze z tym gra. Też ten idealizm gdzieś wyświeca. Połączenie nauki i sztuki jest bardzo interesujące z wielu powodów, przede wszystkim takich, że odświeża naukę i pewną taką akademickość ujęcia danych tematów w historii awangardy i też no, podaje ją w taki sposób bardziej przystępny, prawda? A jeżeli chodzi o myślenie o nauce przetrawione przez wizualną myśl artysty, tutaj w przypadku akurat tego projektu artystki Kamy Sokolnickiej, też pokazuje, jak bardzo te idee są nośne dzisiaj i jak bardzo możemy się do nich ciekawie odnieść, jeżeli chodzi o współczesne eksperymenty artystyczne.